Witajcie w drugim odcinku Wyspy Miłości. W ostatnim odcinku nasi uczestnicy mieli szansę zadomowić się na pięknej wyspie Isla Beata, poznać się bliżej, a niektórzy zdążyli już narobić sobie wrogów. Poznali zasady programu oraz dowiedzieli się o nagrodzie w wysokości 2 milionów dolarów i pięknego apartamentu. Mimo zmagań naszych uczestników, wielu los nie sprzyjał. Większość dostała niestrawności po zjedzeniu kiełbasek z ogniska od pani Edyty. Odpadła Sophie, która bała się zbliżyć do zwierząt hodowlanych. Za głosem telewidzów odpadł Cheng, a pani Edytka wraz z panem Wieśkiem zdobyli immunitet chroniący ich przed następnym wyleceniem z programu. Co czeka ich dzisiaj? Kto odpadnie? Kto zostanie? Kto zostanie faworytem? A kto? Wręcz przeciwnie. To już dziś, w drugim odcinku Wyspy Miłości. Siemano, dzik z tej strony, jak mogliście słyszeć, pół naszej wyspy się pochorowało. No co za pech, ale to jest mniejsza konkurencja dla Edyty i Wiesława w tym programie, więc przez dzisiejszy dzień będzie trochę mniej uczestników ze względu na ich chorobę żołądkową. Ale widzowie, no zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Leżymy sobie, śpimy, odpoczywamy na pięknym Bora Bora, normalnie Wyspa Miłości, Edyta, Wiesław, gościu, czego chcieć więcej? Ty jedynie możesz jeszcze zostawić suba oraz łapę w górę, widzu, jeżeli cię to interesuje, to naprawdę wpadnij na mojego Instagrama oraz zostaw coś po sobie w komentarzu, a już nie przedłużam i zapraszam cię do oglądania, bo Edyta i Wiesław to naprawdę niezłe koty. I zobaczysz to teraz na tej pięknej wyspie miłości. Ale chwila, bo coś nam tu brakuje. Halo, halo? No, co jest, gościu? Ja jestem ratownikiem medycznym, szukam Jessiki. No, przed chwilą na kanapie leży. A, jest. Nie dobrze, możesz dziękuję bardzo. No tak. Za siksa, no. O Jezu. Zabieraj to babsko stąd. Już zabieram, proszę. Śmierć w nocy od niej pachnie. Dobra, dziecka, idziemy jeszcze sobie spać? No. No to dawaj. Nażarłam się tej kiełbasy. Ta twoja kiełbasa pochorowała pół wyspy. No i dobrze, widzowie. Nie znają się na tym, co dobre. Widzowie, idźmy sobie jeszcze spać, bo naszą współlokatorkę zabrała, no tutaj służba medyczna, więc zobaczymy się, jak wstaniemy. Ojej, Edyta, słyszysz to? Pierdziele, znowu jakiś hałasy. Ojej, to chyba od tych sąsiadów. Jak przypierdziele na skór, zaraz to się skończy. Hołota. Tak, chodź zaraz tu, patrz. Słyszę na nią, a te zwierzaki spasiejają. Który to? Patrz, stąd ta muzyka. Mamy! Otwierać! Otwierać się! Co tu się dzieje? Cisza jest! Normalnie! Cisza śniadaniowa! Wpuść mnie do tego domu! Bądź mnie do mordy! Stary pryku! Co ty masz na głowie? Ściany! Co to jest? Co to jest? Normalnie człowiek się wyspa nie może! Impreza jest! Teraz mnie nie rzuca! Jaka impreza, stary? No, starsi ludzie spać potrzebują. Dobra, starsi ludzie walić się pasa. To się lepiej książkę poczytaj, a nie. Tak, pajtkę se zjedz, a nie pasa. Chodź, Edyta. Dlatego tyle gadacie, spać się nie da. No właśnie, właśnie, sąsiedzie. Witam prowadzącego o tej porannej porze. Widzę, że dzisiaj bawicie się świetnie, moja młoda i stara patologia. Jak zaurał. Nie, my nie patologia. My jesteśmy prezesi. Tak, każdy tak mówi. Szczególnie ci, którzy się nie przyznają. Dobrze, widzę, że już ogrzeliście swoje wnętrza. No Wiesiek, wczoraj coś pił w sumie. No i w sumie jak się skasztaniłem w naszym domku Bora Bora, to musieliśmy oknami uciekać z Edytą. No. Dobry wieczór. A przy okazji, to nie dobry wieczór, tylko dobry poranek, gówniarz. Ale nie do ciebie mówię, stary pryku, tylko do porządnego. Dobry wieczór. Do kościoła idź, gówniarzu. No, dokładnie. Jak idę do kościoła, do Krakausa lepiej idź, babcia. Nie słuchajmy go, Edyta. No, panie profesorze. Dobrze, moi drodzy. Jak widzicie, trochę nas ubyło. Doszły mi słuchy, że reszcie uczestników zdarzył się
okropny wypadek. Ale jak to wszyscy są? Czy jeszcze inni są w swoich domkach? Nie mogę. Dostali niestrawności po ognisku. Co zjedli? No właśnie. Kiełbasy. Jak kiełbasę? Ja zjadłam i żyję. Bo przetrwali najsilniejsi. O, właśnie. Wiedziałem, żeby od ciebie nie jeść, babcia. Nie. Nasza kiełbaska to jest cud złoto. Tylko najsilniejsi właśnie przetrwali to. Nie jakieś podrabiane pieszki. W jakim sensie wasza? Polska! Nasza! Znaczy, jej! Nasza? No. To jej! Chyba się mylicie w zeznaniach. Oj, widzowie, prawie nasz przekręt wyjdzie na jaw. Oprócz tego ważna informacja. Przez głosy naszych kochanych widzów, którzy dalej nie wiem dlaczego to oglądają, opuścił nas także Cheng. I to już na stałe. O, nie nareszcie, pieprzony małolet! Bardzo dobrze! Jest to wielka kanalia! Cheng nie przyjął tego zbyt dobrze. Uuu, widzowie, wrzuciliście Chenga. Kopnął w stojak do kamery i połamał nogę w dwóch miejscach i w takim stanie wrócił do swojego rodzinnego Tajwanu. Dobrze, Hamowi! Ale z niego bambich. Ale w takim razie co teraz? A teraz, skoro już widzę, że ogrzaliście i ogrzewacie swoje wnętrza, pora, żeby trochę schłodzić was dreszczem na karku. Ty, panie prowadzący, co to ma znaczyć? Coś pan pierdzielisz. To znaczy, że przyszedł czas na pierwszą dzisiejszą konkurencję. Zapraszam was na pływanie z rybkami. O, ryby! Uwielbiam ryby! Ja też! Słyszałem kiedyś o takim peelingu rybami. Ja robię najlepszego garpia. Tak, to znaczy... podobno, tak mi mówiła. Kiedyś cię zaproszę na witrinie. Wiesław? Przepraszam, pan kim jest? Ksiądz Natan, prosto od Warszawy. Księdza? To pan nowy uczestnik? Przyjechałem jako organizator, żeby tu przysłali. A to ksiądz szuka miłości. Jakiej miłości? Miłość tylko do Boga. Miłość do bliźniego. Tak, i siebie samego. O, tak. Że w jakiej godziny? Wygląda pan mi na Polaka. Jak zaprawiaje się z Polski, z Wąchocka. Gdzie to jest? To do dupie. Obok Ciechocinka, w domu starców. A, to niedaleko do Runia. No może i tak bym... Miesza. Zbiera ksiądz na ofiarę? Nie, ja tylko patrzę i się przyglądam, czy czasem nie grzeszycie. Nie. Co, w jakich godzinach? Co? Nie wiem, nawet czekam na informację do organizatora. Organizator stoi obok ciebie. A to ty? Cześć Boże. No i to wielkie spotkanie. Normalnie. Nie wiem, to wyrób na swoje. Ja muszę się kimnąć, bo dopiero to przyleciałem. Jak będzie potrzeba, to odprawię wam mszę. Chwila, moment. Czy dobrze rozumiem, że przyleciał pan tutaj... Przepraszam. Przyleciał ojciec tutaj... Bo ksiądz, żeby pilnować naszych uczestników, żeby nie zgrzeszyli? Tak, gdzie zgrzeszenia dzisiaj? No, żebyś się nie zdziwił. No właśnie. Panie prowadzący, może przeczekajmy, aż słońce wstanie. Wieczorem. Dobra. Dobrze. Nie można się spowiadać u mnie, jestem tutaj w domku obok. Co jest widzowie grane? Jakiś ksiądz przyjechał na Wyspę Miłości. Dobrze, poczekajmy do rana, a wtedy zapraszam was. Na rowery wodne. Uuu, widzowie, lecimy tam. Widzowie, spójrzcie na to, to jest nasza pierwsza konkurencja dzisiaj. Dziczka, spójrz na to, ja pierdzielę. No. Witam was, moi kochani uczestnicy. Gotowi na pierwszą konkurencję? Tak, gdzie moja dupa? Przepraszam, a ten pan dzisiaj wynosił moją koleżankę z pokoju. Tak. Ona ja różaniec. Dobra, cicho, teraz jest. Panie prowadzący, kto to jest? Daj mi się bluzować. Panie prowadzący, kto to jest? Dobrze więc, zapraszam na pierwszą konkurencję. Czemu pan mi nie chce odpowiedzieć? Jak widzicie, macie przed sobą piękne motorówki. Pan mnie ignoruje! Panie, właśnie pan popi***ło chyba. Chcesz wejść z programu? Dobra, nie tłumacz dalej. Przepraszam. Jak widzicie, mamy tutaj piękne motorówki. Waszym zadaniem, jak już powiedziałem, będzie pływanie z rybkami. Ale nie są to oczywiście normalne rybki. Już wiecie, o co mi chodzi? No, widziałem tam rekina przed chwilą. Nie! Tak. Otóż to. Waszym zadaniem będzie wypłynąć najdalej od brzegu, jak się da, aż zobaczycie rekina. Wyskoczycie z motorówki do wody i udacie się prosto do brzegu w pław. Oczywiście tak, aby nie chwycił was rekin. Dobra, Edita, dawaj!
Chodź, zielona wędrówka! Ja pierdzielę! Widzowie, co tutaj się dzieje? Patrzcie to! Wiesław tutaj wałuje jakąś motorówkę! Mam już motorówkę! Dawaj tu! Pójdę do ciebie! To jak halimonika! Dawaj, Jedyczka! Musimy znaleźć tę rekina, widziałem go tu! Patrz, to ten... fake... ten... medic! Tam jest, po prawej! Po prawej! Jaki o, widzę go! Ja pierdzielę! Słuchaj, co możemy z nim zrobić? Ty! Kroiłam tą kiełbaszę! Mam róż! Co to planujesz? Zatłucz go trzeba! Dobra, ale to niech on innych uczestników pogryzie. Poczekaj, patrz, wyprowadzimy go w pole. Pójdzie za nami. Chyba mu się kolor tego spodobał. Taki zielony, jaskrawy. Dobra, Edytka, pójdziemy teraz w pław. Dawaj! Jo, widzowie, pływanie z rekinami to jest normalnie powalona akcja. Patrzcie to, gdzie jest ten rekin? Inni uczestnicy też zaczęli skakać do wody. Edyczka, jesteś tu, widzę cię. Chodź tutaj, płyniemy. Edyczka, dawaj, szybko. Jesteś, bałwanie? Księdzu, odejdź stąd. Edyta, rekin za tobą! Jak za mną? Tak, za tobą zostawiam cię na pastwę losu! Ratuj swoją dupę! O, ja pierdzielę teraz trochę za mną! Widzowie, pływanie z rekinami to jest chyba najgorsza konkurencja, na jaką oni mogli wpaść. Tam jest rekin za nami, kogo on goni? Edytę goni! Ja pierdzielę, widzowie! Dobra, ale chyba będziemy pierwsi, tak? Jeszcze jest ten Speedy! Ten małolat, cholera, musimy być pierwsi od niego! O! Nie dał rady chyba! Nie, musimy płynąć do samego brzegu? Co jest grane? Widzowie, ja myślałem, że tylko mamy na domki wpłynąć. Ale na będzie szybciej, małolat. Jesteś za szybki, człowieku. Jak odpłynie ten młody? Patrzcie, jak on zadupca. Widzowie, kto pierwszy na lądzie, ten wygrywa. Ja pierdzielę. Dobra. Trzeba ją poszukiwać. Hop. Dobra, jestem. Moi brodzący. Widzę, że dotarliście. Gratuluję panu. Zniżył się pan do poziomu tego programu, gratuluję. Dziękuję, a co z panią będzie to? A nie wiem, zobaczymy czy dopłynie. Edytka jeszcze gorąca babka w wodzie je. Tak? Kurczę, to może poczekajmy tam przy motorówkach na wynik konkurencji. Idę moment, bo brakuje jeszcze kilku. Wygrałem. Jej, nieprawda! Tak nie. Tu nie chodzi o to, kto wygra, a kto przegra. A, no to i tak wygrałem. Uwaga, wygra? Uwaga, odsunąć się! Halo, mamy jedną zgubę. Utonęła. Co się dzieje? Prawie utonęła. Bohater! Chwała mu i jego mięściom! Bohater brawo, najprawdziwszy! Brawo! Nie musicie mi dziękować, taka moja praca. Żegnajcie. Na moment, panie ratowniku! Słucham. Podaj nam swoje imię. Henrique. Henrique! Jak meksykańsko! Ono wiedzi jak skały, ale się odbijają. Henrik! Chyba się zakochałam. Na razie. Co ty pierdolisz? Nic. Trzeba je zrobić. Że się prawie... połamałam. No, mam nadzieję. Trzeba je zrobić, panie. Ale chwila, moment. Tak? Gdzie jest rekin? Edyta! No, pogryź mnie! Uratował mnie Henrique, ale ja jestem pogryziona i ostatnia! Wygrałam! Henrique trzeba by... ale poczekajcie! Co jest z rekiniem? No właśnie go nie ma! Halo, gdzie jest rekin? Nie ma mojego plana. Witam, jestem Henrique, pochodzę z Pensylwanii. Wyciskam 120 na klatę na jeden biceps lewą ręką. Zabiłem tego rekina moim prawym kciukiem u dłoni. Nie miał żadnych szans generalnie. Nie żebym się chwalił, nie, ale on nawet nie stawiał oporu. Ej, ale kurczę! To Henrique! Ty żeś zabił to rekina? Tak, zabiłem go. Nie miał żadnych szans. Tak, czyli chwila. Jak pan Henrique nie startuje w konkurencji, a pani Edyta zabiła rekina, to chyba jej się jakaś nagroda przysługuje, co? No nie powiem. Ostra babka. No, nie była to... Ostra jak przecinak. Tak. Dokładnie. I ostra jak brzytwa. I zwinna jak jaszczurka.
Panie Henryku, a widział pan mojego brata? Bo skoczył z nami tam, jechał z nami. O, czyżby kolejna zguba? Co ty? Może go najpierw zjadł. Poszukam go. Ja go widziałem, jak wpłynął. Jak Neptun. Mama. O, jeny. No dobrze, więc... No dobra, no nie na tym polegała konkurencja. Ale to był oczadowy! Jak najbardziej zasługujesz na wygraną w tej rundzie. Czyło się wygraliśmy, bo ja byłem pierwszy, a Editka zabiła rekina. Tak. Ale była ostatnia. Ale zabiła rekina, zamknij mordę. To kto był przedostatni? Ja nie. Ratownik. No to właśnie. No ale on jest uczestnikiem. To on? On był? Ale był. A by to był. Teraz się brawa i chuj. No i chuj. I dobrze powiedziałem. No dobra. Dobrze więc, moi kochani uczestnicy i panie seksowny ratowniku. Po waszych pięknych wypowiedziach z użyciem łaciny podwórkowej możemy przejść do kolejnego etapu dzisiejszego dnia. Przed wami coś niezwykłego. Spotkacie, a sami zobaczycie w sumie kogo. Zapraszam was pod willę. Jaką willę? Willę należącą do tajemniczego jegomościa. Wie o was wszystko, a wy nie wiecie o nim jeszcze nic. I to musi być jakiś stalker. Skąd pan zda takie słowa? No, bo ja jestem tym internautą. Ej, ja za to siedziałem nawet rok. Aha. No to może się nie wymieniajmy, kto za co siedział i kto mnie oponosił, tylko jedźmy do tej willi. Z kim ja rozmawiam? A no panie prowadzący, a to prawda, że to oglądałem dzieci, ten program? Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie. Serial smak radości dla dzieci i dorosłych. Na dobranoc. Będę pierwszy. I tak najbardziej jest mi przykro z tego powodu, że oglądają to moje dzieci. Widzą, z kim się żeram. Ma pan dzieci? O ja pierdzielę, rzeczywiście, ja tak. Ja też mam dzieci. Jo, ja też mam dzieci, panie prowadzący. Tak, a ile mają lat? Moje ma 27. Żartuję, nie obchodzi mnie to. Nieprawda. Aha. Co nieprawda? Nie, nieważne. Ja mam nadzieję. Nie możemy im mówić, że mamy wspólne dzieci. Nie. Cicho. Co macie wspólne? I łóżko. Zainteresowania. I hobby. O, widzę, że rozkręca się między wami więź, jakiej jeszcze nie było w tym programie. Oby nie! Oby nie! To jest piękny samochód. Tak. Chodźcie, dziecka, weźmiemy jeden wóz. I zapraszam, proszę księdza. No i widzowie, spójrzcie na to, cała nasza ekipa Wyspy Miłości rusza pod jakąś tajemniczą willę do tajemniczego gościa, którego, no wiecie, danych nie znamy. Zobaczymy, jak na to Wiesław i Edyta zareagują, a inni uczestnicy jak się do tego ustosunkują. Zobaczymy, jakie będą tam akcje się działy, no i kto wyjdzie z tego obronną ręką. Oj, Edytka, kurczę, to się stresuje. No, bo... musimy wygrać znowu. Tak. Wygraliśmy pięknie konkurencję z rekinami. No tak. Teraz też musimy. Dobra. Ciekawe, co teraz będzie. Ja pierdzielę, gdzie tam ciebie sześć. Jak machota. All inclusive. Uuu, widzowie, zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Co to jest? Ej, a jak on się tu znalazł szybciej? Nie wiem. Ej, prowadzący. Witam. Przepraszam, a jak ty się tu szybciej znalazłeś? No. Jak to jak? Magia telewizji. Aha. Dobra, wchodzimy, co? A po drugie, nie interesuj się pan. Zapraszam. No ale gdzie my wchodzimy? Przecież, ale co to jest za miejsce do cholery? To jest miejsce magiczne. Z równie magiczną osobą czekającą za, tymi drzwiami. Ham. Przecież, no ale to tak, to wszyscy sobie wchodzą, o tak? Panie prowadzący. I to przypomina dworek Montek. No idziemy po prostu, nie? No dobra, to idziemy. Romeo i Julia. Zaraz, stop, poczekajmy. Zaraz powinna zjawić się tutaj bardzo ważna osoba dla całego programu. Julia? Kto? O, chyba Julia. Hrabia Montecristo. Kto to był ten hrabia?
Hrabia Monte Cristo. Tak, no hrabia Monte Cristo to był kiedyś król Rumunii, nie? Wampirem był. Wampir z Bukaresztu. Ej, a przepraszam pani prowadzący, jak w sumie, kim jest ten gościu? To jest najwspanialsza osoba, jaką poznasz na tej całej wyprawie przez wyspę. Ale jak się nazywa ojciec? Wszystkiego dowiecie się od niego. Ja nie mogę zdradzać takich szczegółów. Niestety, nie mam na tyle kompetencji. No, co ja mogę powiedzieć? No, ta osoba, z którą zaraz się spotkamy, no, to jest kocur, to jest kozak. Ja szczerze boję się go. Mimo, że mogę się wydawać odważny, uwielbiam go. Po prostu go adoruję. Czyściłem mu kiedyś buty. Ile to jeszcze dalej ma trwać? Przecież człowiek jak korzeń nie zapuści. Już, idzie, uwaga! Złożyć pokłon przed Najświętszym. Anioł pański. Cześć. On wygląda jak z pomieszczenia gospodarczego. Witaj, szefie. Czałuję. Co ty robisz, Edyta? Witam pokłony. Jest potrzebona boska. Afrodyta. Co ja mam teraz klękać przed nim? Tak. Jakie okucki bolą. Klękaj. Ja pierdzielę. I co się dzieje? Jesteś teraz w najważniejszym miejscu na tej wyspie. Kim pan jest? On mówi jak Jezus. Jestem najważniejszą osobą na tej wyspie, którą musisz słuchać, a jak nie, to będziesz martwy. I baczność. Masz szczęście, że na świecie. Może to jest jednak Hera. No, a jakie są nasze wyzwania od ciebie, panie? Wyzwanie ode mnie jest takie, że w sumie pani Edyta dostanie nowego partnera. Jak to? Pana wyzwaniem będzie pogodzenie się z tym ciężkim ciosem. Co? Co wy za mnie? Kto to wymyśli? I zgłaszam sprzeciw. Kto będzie moim partnerem? My macie wszyscy gówno do gadania. Powo się rzekło. Nieprawda. Hej, przepraszam. Kto będzie moim partnerem? No właśnie. Enrique. Ten cudowny ratownik, który uratował. No właśnie. Ale... Proszę bardzo. Czyli to on cały czas nie był ratownikiem? On uratował go dlatego tylko, żeby zasłużył na nim. Żeby pokazać, że jest cudownym człowiekiem. Powiedziałem, że to jest postęp. To jest postęp! Enrique, gównem jesteś, a nie ratownikiem! Słuchaj no, najspanialszym człowiekiem na ziemi. Ja chciałem być Enrique! Panie Jezus! Halo, Panie Jezus! Kto to? Czy pan dziadek chciałby nam coś powiedzieć? To. Czemu pan dziadek się tak oburzył? Bo oburzyłem się, bo to moja współlokatorka i jest między nami więź. Mówi się. Chemia! Przepraszam. Przepraszam, panie. Czy to na pewno nie jest pomyłka? Nie jest to żadna pomyłka. Ja nie śmiem nawet wątpić w twoją boskość, ale... Naprawdę? Przyjdę do wiadomości! Dobrze, ale kolejny przychlast? No dobrze, okej, dobrze, rozumiem. Na tym polega ten program. Dobrze. Po prostu, jakby to powiedzieć, wolałem, gdy udawał medyka. Wtedy miałem do niego chociaż sztuczny szacunek. Ale co poradzę. Czy to wszystko było udawane do pana? Co tu się od... Było udawane, to była próbuję, czysta to mistyfikacja. Nie to nie to być jest jakieś bawy, jakaś babstyla. Nie podoba mi się to. Tak samo nieudawane jak twój związek z Edytą. Nieźle. Dzięki, o panie. Składamy wdzięki. Dzięki. Ja to nie wytrzymam, tego. No jestem Wiesław, mnie już znacie. I ogólnie powiem tak, ten Henryke to jest ham degenerat. I zabiję go w tym programie, nawet jak będę musiał pójść siedzieć. To tu się odpierdziela do cholery, czemu ona klęka? O, ja się modlę, składam dzięki, Wiesiu, trzeba dziękować za ten cud. Nie klękać przy jakimś debilu. No przynajmniej ktoś się cieszy, no to co? Witamy na wyspie. Ja pierdzielę. Dobry, Enrique. Za zaproszenie. Nafaszerowałbym cię kiełbasą. Brawo, Enrique. A ja też bym twoją tutaj Edytę nafaszerował kiełbasą. Co mówi? O stary, wiem o pojedyncie, nie? Jesteś okropny. Chciałbym chętnie nafaszerować Edytę kiełbasą, ale wolałbym coś innego zjeść. Nie wiem, rybę czy coś i pizzę. Ale to musi być jakiś, nie wiem, no błąd programu, halo. Błąd Matrix. Scenariusz opisał, że miał być z tym Enrique, i co? Ja chcę pizzę. Uważaj, wszyscy się dowiedzą, staruchu. Co się dowiedział? O twoim przekręcie, cicho. Jakim przekręcie? Moi drodzy, to była najważniejsza osoba na tej wyspie.
To był duży brat. Olala. Duży debil. Z szacunkiem się zwracaj. O mój Boże. Zwracaj się z szacunkiem, gnoju. Duży brat. Bo do wielkiego mu jeszcze trochę brakuje, ale jest duży. Okej, no ja widziałem, trochę napakowany. Dobrze więc, skoro wszyscy już są oburzeni, chociaż pani Edytka wydaje się z jakiegoś powodu bardzo szczęśliwa, możemy przejść do kolejnej konkurencji. Nie odpadam, nara! Tak, to oby. No dobrze, no. Zapraszam za bramę. A gdzie ta następna konkurencja? Znowu musimy... Na razie zapraszam. Znowu musimy wracać tymi zasranymi autami. Ty! Co jest granie? Ja pierdolę. Wsiadajcie na rowery. Chodźcie, dziećka. Poczekajcie. No. Słuchajcie, jeśli ktoś pytał, jakim cudem zniknęły auta i pojawiły się rowery, magia telewizji. A gdzie jedziemy? Waszym kolejnym zadaniem są zawody rowerowe. Na zwycięzców czeka zakazany owoc. Ekskluzywny apartament. Wow. Na wyłączność. Ja pełną prywatnością. No prawie, no to co? Zapraszam. Wygrywam, a gdzie się ścigamy? Na kąty lecimy. Ścigacie się na punkt startowy waszej wyprawy. Czyli na lotnisko. Dobra, Radzę nie brać na pustu. Co pan mówi, nie słyszałem pana. Przegierajcie duszkę. Kurczę, Nika, dawaj. Dawaj. Kondycha już nie ta sama co kiedyś. Dawaj tych gnoi, wyprzedzimy, nawet kamerzysta bierze udział z kamerą. Wolno, staruchu. Jo, widzowie, ścigamy się teraz w jakiejś konkurencji, co jest grane w ogóle? Zostaw mnie, będę szybciej, Ejcia, pomóż mi, umieram normalnie na zawał. Tak, tu jest gorąco, jaki... Skwar! 30 stopni. Ja pierdzielę. Olejcia, o! Ja pierdzielę! Chyba nie tak się to robi! Edyta, dawaj za mną! Znam skrót! Dobra. Widzowie, Wiesław zna skrót! Nie mam siły w Jesiu! Edyta, ja... Czekaj, znam skrót! Dawaj za mną, kolejny! Ta! A tu nie ma drogi! No i co? Ale to skrót jest! Cholera! O Jeziu! O kurczę, małpa jakaś! Małpa! Oła! Oj! Dobra, złażę stąd! Ej, małpa! Cholera, małpa! Jostafie! Małpiszo! Henrykę, spierdzielaj stąd! O kurde! Henrykę, wypadź! Mówiłem, wielka stopa! Henrykę, wypieprzaj stąd! Jeszcze złodziej ukradł mi rower! Zamknij się, o kur... Biorę twój rower! Dawaj, Henrykę, szybko! Ja biegnę tu na skróty! Jakie... krzaczory amazońskie! Bez rowera nie ma co! Wygrałeś! Ała! Ała! Potrącił mnie! Ja pierdzielę. Widzowie, co się stało? Nawaliły nas małpy i potrącił Henrykę. Widzowie, poczekajmy, aż Wiesław się obudzi. Dobra, widzowie, Wiesław i Edyta się ocknęli. Zobaczcie, jaka jest pora. Już zachodzi słońce praktycznie, a my jesteśmy dopiero przy lotniku. Ej, to dawaj szybciej, bo nas wyrzucą z tego programu. Na godzinę biegniemy. Ja pierdzielę, jak nie dwie, albo trzy. Zaraz dostanę kurzej ślepoty. Co to jest? To taka alergia, choroba. Nie, biegną za nami małpy. Co? Co biegnie? Biegną, słyszę małpy. Ja pierdzielę, te małpy, to wszystko przez nie. Jestem! Kto wie, może nawet nie wrócą bicie! Jesteśmy! Przepraszam, telewizja! Dobiegłem! Nazywam się... jak się nazywam? Wiesław Paleta! Nie! Wiesław Drut! Paleta to mój kuzyn! Żyje! Ej, jedy to nie drut! Przeżyliśmy napad małp! Przepraszam, no w sensie miałem nadzieję, że już nie wrócicie, to by się oglądało! Nie. No witam z powrotem, dobrze, że nie zjadły was małpy. Było blisko! Słuchajcie wszyscy, wychodzi po tym wszystkim, że miałem rację. Wielkie stopy tu są, małe też. I chciały nas zabić, kiedy przejeżdżaliśmy przez tą dżunglę. I uważajcie na następnych konkurencjach, bo znowu was potem napadną i będzie gorzej. I słuchajcie, wszyscy telewizjerzy, powiem wam tak, mój tata
chodził zawsze z taką foliową czapeczką. Zawsze chodził z nią i uważał, że UFO przyleci nam na podwórko. I stało się! Przyleciało UFO, co prawda takie trochę zardzewiałe, ale przyleciało i wyszedł z niego i podobny facet co do Wiesława, tylko trochę taki ubrany jak Mikołaj i przywiózł mi prezent. I od wtedy uważam, że wszystkie takie zwierzęta, paranormalne rzeczy są prawdą. Uważam, że wielkie, małe stopy tu są i właśnie je zobaczyliśmy. Ich potomków, małe dzieci, ich wielkich stóp. Dodatkowo pewnie UFO jeszcze przyleci. Ich muszą wszyscy się pilnować, bo ich, one są bardzo niebezpieczne. Ich... O cholera, tam się bałem, prawie zginąłem. Nie, ale stary, jak to nie wiesz mi, że tam były małpy? A ta koleżanka, co wróciła wielkie od ratowników? Tak, właśnie. Na mnie można łódkę, tak? Panie prowadzący, to jest nie fair, że oni przechodzą dalej przez to, że byli w pomocy medycznej. To jest przepraszam nie, tak. bardzo, ale kto powiedział, że przychodzą dalej, bo są w pomocy medycznej? Wy po prostu... A nie, chwila. Panie prowadzący, to jest nie fair, że oni przychodzą. Panie prowadzący, najpierw wielka stopa, potem małpy. Kiedy UFO? Mnie głodna jest, pana... żebym to... bym cię patrzył. Ja cię patrzę, wydaje mi się, że ty jesteś z innej planety. Dobrze więc, musieliście przychodzić. Panie, tak mi się nie tak się kończą skróty. No to na skrócie było, ale jak wygląda punktacja? Może omówimy to? Omówimy to tam, gdzie zawsze. O Jezu. Tam, gdzie ostatnio. Odpadła piękna Gizel, czy jakie tam było na imię? Chyba... Sophie, no. Tak, kto by to pamiętał, i tak nie tęsknię. Tam omówimy, kto przychodzi dalej, a kto odpada. No to chyba musimy tymi rowerami wracać. W sumie, ja, tak. To ja pierdziele zaklepuję jeden! O nie! O Boże, znowu na samo! Nie jedźcie na skróty! Pojadę znów na skróty! No, haha, widzowie, zobaczcie tak, to, co się dzieje. Jest naprawdę pięknie, a my teraz idziemy na ogłoszenie werdyktu z danego dnia. Zobaczymy, kto odpadnie, kto z nami zostanie, a kto przejdzie na złotym bilecie dalej. Widzowie, mam nadzieję, że wam to się podoba. 5 koła łapek, ewentualnie 4 i lecimy z następnym odcinkiem. Więc widzowie, dajcie radę, a myślę, że Wyspa Miłości wam się zwróci. A ja co, już nie przedłużam i widzimy się w głównym namiocie. Dobrze, moi kochani uczestnicy. I ci niekochani. Dzisiejszy dzień przyniósł wam bardzo dużo nowych doznań. Zmagaliście się z rekinem i zrobiliście sobie przejażdżkę rowerem po wyspie. Niektórzy skrótem. I wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Powinno być legalne to. To my. Odpadniemy. O Boże. Kamerzysta, spieprzaj mi z przestrzeni osobistej. Dobrze, w ostatnim odcinku Wiesław i Edyta dostali immunitet podczas kuszenia krów. Gdyby nie to, odpadlibyście przez ostatnie miejsce w zawodach rowerowych. Ojeju, Edyta, słyszysz? Upiekło nam się. Oj tak, oj upiekło. Dzisiaj jeszcze zostajecie, ale Wiesław i Edyta nie są już bezpieczni. I mogą odpaść w następnych konkurencjach. W każdym momencie. Cholera. W dzisiejszym odcinku przywitaliśmy także naszego fałszywego ratownika. Witam. Henryka. I żegnam. Witaj, Henryk. Uspokój się, Edyta. Przywitaliśmy go przy bardzo dużym uszczęśliwieniu pani Edytki. I trochę mniejszym pana Wiesława. No, ale to nie wszystko na dziś. Ponieważ ktoś... musi odpaść. Pożegnać z nami musi się jeden z braci, Sequoia Hernandez. O, widzowie, właśnie wypisaliście komentarz, żeby to braciaka jednego wywalić też. Czasem zapominam, że jest ich dwóch i wydaje mi się, że znowu za dużo wypiłem. Także Piotrze... przepraszam, ale on został pożarty przez rekinia. A. Nie, tylko nie to. Było i nie ma. To kto odpadł? No to odpadł przekazny chyba, nie? Ja myślę, że możemy to wpisać na poczet strat programowych. Bardzo dobrze, jeny jak ja kocham, jak takie rzeczy się dzieją. To jest dopiero oglądalność. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Dramaturgia. Ale dobra, osoby, które teraz dostały sraczki dzisiaj, w następnym odcinku myślę, że będą miały przewalone.
są zagrożone. Spokojnie, skonsultuję się z naszym kochanym, wielebnym, dużym bratem i wszystko ustalimy. Dobrze więc, na dziś to tyle na Wyspie Miłości. Edyta i Wiesław pozostają zagrożeni. Aczkolwiek jedyny dzisiaj, kto odpadł, to Piotr Sequoia Hernandez. Przyczyną była śmierć. Nie, umarzcie mi. Się za niego. Pobudźcie się tak za niego, proszę. Proponuję mszę za niego w następnym dniu. Tak, dobry pomysł. Dobra, pomodlę się, to co, teraz impreza? Tak, teraz impreza. Tak jest. Ja pierdzielę życia. Dobra, widzowie, to byłby koniec odcinka. Bardzo dziękuję wam za to, że oglądaliście. Piszcie w komentarzu, kogo chcecie, żeby wyrzucić. Wyrzucimy go na początku następnego. Większość uczestników pochorowała się, bo nasza tutaj... O Boże. Ale wracając, większość uczestników pochorowała się, ponieważ Edyta dała im trochę niedobrej kiełbasy. Zobaczymy, jak będą ich miny wyglądały w następnym odcinku. Widzowie, 4 koła łapek i widzimy się znowu, a ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo, że oglądaliście i dziękuję wam za każdy komentarz, za każdą łapkę i tak dalej, i tak dalej. Widzowie, do następnego. Cześć.